Siema, ja jestem Koza, to kanał Koza Manager Oczywiście, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Fiorentiną Przepraszam was bardzo mocno za to, że wczoraj nie pojawił się materiał Z jednego bardzo... Prostego powodu, a mianowicie yy, Pomyliłem się w obliczeniach, myślałem, że mam odcinek, a nie miałem, zorientowałem się wieczorem, byłem zmęczony i to by nie był dobry odcinek, więc z szacunku do waszego czasu stwierdziłem, że wolę nie wrzucać materiału niż wrzucić go, żeby to były flaki z olejem, tak więc mam nadzieję, że jesteście w stanie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, yy, żeby nie przegapiać odcinków, które pojawiają się tutaj niemal codziennie. Słuchajcie, to co istotne. Zbliżamy się do naprawdę decydującej fazy sezonu. Przed nami spotkanie z Juventusem, potem cztery y, bardzo istotne mecze z mega mocnymi rywalami, no bo będzie Atalanta, będzie Napoli, Cagliari, Inter, a jeszcze przed spotkaniem z zespołem z Mediolanu mecz z Juventusem, kolejny, ale najważniejsze, ponieważ to będzie starcie pucharowe, to będzie starcie o Puchar Włoch, to już jest finał, tak więc będzie się działo, potrzebuję więc Waszego wsparcia, tych łapek w górę, bo... Bo bez tego to możemy sobie tutaj e, nie dać rady. Jednak zanim przejdziemy dalej, chciałbym e, skupić się na jednym zawodniku, którego chętnie zobaczyłbym w naszych szeregach e, i który radzi sobie znakomicie w tym sezonie. Dlatego też zrobiłbym drobne podchody, e, i też chciałbym, żebyśmy tutaj e, zobaczyli sobie paru spadochroniarzy. Zobaczymy zaraz, kto spada z ligi. No, i może kogoś uratujemy. Tak więc e, to powinien być naprawdę ciekawy materiał. Tak więc e, przechodząc do ligi, e, mamy tutaj na samym dnie Crotone, Spietce oraz Genoa, e, czyli zespoły naprawdę intrygujące. E, szczególnie w ten przedostatni może mieć kogoś ciekawego. Oczywiście Benevento jeszcze jest w okolicach e, e, no spadkowej strefy, no bo już Parma zdaje się, że jest bezpieczna. Tak więc z tej czwórki możemy spróbować kogoś. Wyciągnąć, tak, yy, więc to może być naprawdę spoko. Dodatkowo, ktoś z Was w komentarzach dał bardzo ciekawą propozycję, na którą ja w ogóle nie wpadłem, i jeżeli to prawda, to naprawdę szanuję i, i doceniam, a mianowicie wreszcie świata znajdować powinny się także zespoły serie B. Tak jest, tak więc mieliśmy spal, jest lecze oraz bardzo możliwe, że mamy Empoli, oraz w takim razie powinna być jeszcze Brescia, jest, są te drużyny, jest Monca nawet, czyli drużyna z wieloma bardzo znanymi nazwiskami. Między innymi jest tam Mario Balotelli Dodam go sobie do listy życzeń Nie mówię, że będziemy chcieli go ściągnąć Tak samo nie myślę o Kevinie Prince'ie Boatengu W takich e, kategoriach Ale na przykład Antonio Marin Który wiemy, że całkiem nieźle się rozwija Może być ciekawym piłkarzem, no bo pamiętajmy o tym Że my dla takiego Marina Dla, e, dla innych tego typu zawodników No tutaj jesteśmy Absolutną windą do kariery No słuchajcie, jesteśmy zespołem Który będzie się bił w finale Pucharu Włoch Jesteśmy drużyną, która e, Myśli o europejskich pucharach tak więc może taki Betella będzie piłkarzem, który nas zainteresuje. No tutaj spróbujemy. Spróbujemy kogoś wyciągnąć. Zobaczymy sobie w takim razie, jak to wygląda, żeby z tych niższych zespołów kogoś do siebie dokoptować. Tak więc bardzo dziękuję. Tobie, który napisałeś ten komentarz. Niestety nie pamiętam niku, bo po prostu no, czytając jak zwykle komentarze zobaczyłem i, i, i naprawdę e, bardzo szanuję, bardzo dziękuję. E, patrząc na mreszcie, no oczywiście tutaj nie ma najbardziej łakomego kąska e, w historii tego zespołu prawdopodobnie, czyli oczywiście e, Tonaliego, e, choć, choć sama mreszcia przyznajmy miała Paru ciekawych zawodników, jak na przykład e, Baggio. E, dobra, czekajcie, patrzę, czy tu jest ktoś. No Filip Jagielło, to raczej nie, niestety nie jestem poziom, więc tu, tu nikogo nie widzę takiego, kogo kogo chciałbym. No Alfredo Donnarumma. No nie, ale no jeszcze zobaczymy sobie w takim razie, co dzieje się w Kiewo werunie Czy tam nie ma zawodnika, którego może chcielibyśmy do siebie dokoptować? Czy jest ktoś, może kto, kogo warto by było po prostu czy to podpisać, czy zaproponować, czy zaproponować zakup klubowi? Dlatego ja sobie na spokojnie tych wszystkich zawodników tutaj dam na scouting. Słuchajcie, to nic nie kosztuje, a zawsze warto mieć rozeznanie wśród tych piłkarzy, bo a nuż się okaże, że tutaj mamy jakiś zawodników, których można w sumie niewielkim kosztem wyciągnąć i mieć z nich fajny pożytek. Tak więc Viviani na pewno jest zawodnikiem, którego sobie tutaj chętnie prześwietlę. No i dalej zobaczmy jeszcze tutaj Empoli. Tam może będzie ktoś ciekawy na napad, ponieważ no Wiemy, że w FIFA Mancuso dostaje bardzo dużo informów, no to może się zaraz okaże, że e, tutaj będziemy w stanie wyciągnąć go e, do siebie i będzie w równie dobrej dyspozycji, chociaż doskonale wiemy, że to e, różnie e, bywa. Jest tutaj Szymon Żurkowski, ale nie wiem, czy Polak byłby zainteresowany powrotem. A poza tym, no nie ukrywam, że, że, że chyba po prostu to jeszcze nie jest ten czas, i, i to jeszcze nie jest ten moment, żeby e, były piłkarz górnika zabrze. Miał do nas przejść po raz e, kolejny. Patrzę, czy jest ktoś tutaj jeszcze ciekawy, ale widzę, że scout jest zajęty, tak więc e, to możemy sobie e, odpuścić i przejść do dwóch nazwisk, które bardzo mnie interesują ze względu na to, jak ci zawodnicy radzą sobie e, w tym sezonie. Ponieważ Caputo jest naprawdę w niebywałej w dyspozycji, strzela. E, Asystuje także i jest, jest jednym z najlepszych strzelców ligi, tak. Więc to jest piłkarz, na którego naprawdę warto zwrócić uwagę. Drugi, nieco młodszy, zdający się być idealny na naszą pozycję, tego środkowego napastnika, a mianowicie jest to. João Pedro, 29-letni Brazylijczyk z Kaliari, Muszę powiedzieć, że to jest piłkarz, którego ja naprawdę chętnie bym u nas zobaczył I to nie są bezpodstawne, wiecie, wymysły, że, że ja ich chcę widzieć Tylko zobaczcie na to, tabela strzelców João Pedro zajmuje miejsce ósme, Caputo zajmuje miejsce piąte I możecie powiedzieć, że 13 goli to w sumie nie jest aż tak duże, jeżeli chodzi o João Pedro Ale, 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 ale e, przechodząc sobie jeszcze do e, najlepszych asystentów Możecie zobaczyć, że Jao Pedro e, ma kluczowych dograń 7, tak więc to już są naprawdę poważne wyniki. To już są, to już są naprawdę poważne liczby. E, między innymi więcej asyst niż e, Mertens, niż e, Miki Tarian, e, więc niż nawet Lozano. Tak więc e, to jest piłkarz, który znakomicie odnalazłby się w tym naszym systemie e, w miejscu, które tutaj zajmuje Klożek, a, a my doskonale wiemy, że normalnie to jest pozycja okupowana przez Franka Riberiego. Tak więc może się okazać, że ci młodzi których mamy, będą naszymi skrzydłowymi i że oni będą e, latali po bokach, a też warto docenić po prostu to, że tych zawodników możemy sobie wykorzystywać jako e, napastników, e, ale ogólnie jako ten reżyser, e, reżyser gry ze środka, e, no to będzie to e, nikt inny jak e, jak żał Pedro to by było naprawdę ciekawe, zastanowimy się nad tym, e, tymczasem dużo z was e, zwróciło mi uwagę na to, że mamy źle, że źle ustawiłem wytyczne e, Zdawało mi się, przyznam szczerze, że tutaj e, jest ustawiona wytyczna tak, jak być powinna. No i mam tak ustawioną, mamy ustawioną wytyczną szukającą zawodników, którym kończą się kontrakty, e, ponieważ no, zdaje mi się, że nic się nie zmieniło e, od tego czasu. Ale, e, wiecie co, e, porzucimy sobie. E, Klasę światową na rzecz członka podstawowej jedenastki, z nadzieją na to, że uda nam się znaleźć tutaj może więcej zawodników. Tak więc cofamy się, licząc na to, że nasi agenci jeszcze będą w stanie kogoś tutaj nam znaleźć. No i jesteśmy w obliczu mega ciężkiego meczu: meczu z Juventusem. Nie będę ukrywał, że to nie jest tak, że ja ten mecz przekreślam i że uważam, że tu przegramy, ale nie mam ogromnych nadziei odnośnie tego spotkania. Tak więc, tak jak w kolejnych meczach, musimy zapunktować i o tym wiem i, i drużyna wie, tak tutaj czuję, że to się źle skończy. Jakoś nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że, że w tej ligowej batalii będzie naprawdę ciężko, a musimy do tego meczu podejść naprawdę poważnie, słuchajcie, ponieważ, no, jak zapewne widzicie, te różnice punktowe są naprawdę. W zasadzie to, to nie są różnice punktowe. To jest, to jest przerażające, e, jak się to prezentuje i jakby dla nas, że każdy zespół ma niemalże tyle samo oczek. No to jest coś, co mi osobiście mrozi krew w żyłach. No sami możecie zobaczyć, e, jak ta tabela się prezentuje e, u góry. No, my mamy punktów 64. 63 ma szóste Napoli. Eee, to nie jest tak źle. Nie wiem, czemu ja byłem przekonany, że jeszcze siódmy zespół ma o co walczyć. Czyli my teraz jesteśmy w walce o Ligę Mistrzów, ale ja przyznam szczerze, czy będziemy w Lidze Mistrzów, czy będziemy w Lidze Europy. To mnie do końca może nie, nie interesuje, ale nie jest to dla mnie najbardziej, wiecie, teraz istotna rzecz. Niestety, przegrywamy 1-0, ale tak jak mówię, myślę, że w kolejnych spotkaniach będziemy musieli przyłożyć tutaj większą uwagę, no i oczywiście najbardziej to skupimy się na tym meczu z Juve wtedy, kiedy będziemy grali o puchar. Tak więc tutaj no, wygrali z nami 1-0, niech się czują bezpiecznie przed tym meczem finałowym, spokojnie, do nas spływają kolejne raporty, poznajemy paru nowych zawodników z Benevento, aczkolwiek no na razie nie ma tutaj nikogo ciekawego, kogo chciałbym to Czaić. Wie, wie, wiem, że w poprzednim odcinku oglądałem tych zawodników, ale przyznam szczerze, wydawało mi się, że zrobiłem to też wtedy dosyć pobieżnie, dlatego też chciałem zrobić to teraz dokładniej. Dobra, słuchajcie, znamy Lorenzo Pellegriniego, którego no niestety nie podpiszemy, ale warto, warto znać jednego z najlepszych włoskich zawodników, tak naprawdę, jeżeli chodzi o najbliższe lata. Zobaczmy sobie też tego Baraka, który wygląda ciekawie. No i teraz tak naprawdę, no warto by było skupić się na. E, na tym Caputo albo żał Pedro. E, no Przyznam się, że ściąganie 33letniego zawodnika nie wydaje mi się być idealnym rozwiązaniem, bo e, no jednak on będzie schodził, będzie schodził naprawdę mocno w najbliższych latach i wydaje mi się, że nawet mimo ogromnego doświadczenia e, będziemy tutaj doświadczali po prostu my tego, że no, że nie jest warty tej inwestycji. Tak więc, no, żao Pedro wydaje się być idealnym piłkarzem. Słuchajcie, doświadczony ligowiec, yy, udowadniający, że jest gotowy zrobić ten krok do przodu. No to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, że João Pedro dołączy do naszej drużyny. Jakby. No, no, mi się to osobiście niezwykle podoba. I, i też myślę, że nie jesteśmy tutaj. Że, że nie patrzymy tutaj na piłkarza najdroższego, jeżeli chodzi o em, inwestycje, zresztą zobaczcie, no wtedy mielibyśmy tak, em, tego Rumuna nie biorę pod uwagę, bo on jest na długim wyporzuczeniu, Kokorin odchodzi, Kiezy w ogóle nie biorę pod uwagę, bo jakby jak on wróci od razu idzie na listę transferową, Chloszka mamy w takim razie wtedy, kłamę, Koite oraz oczywiście Kajehona. Tak więc to jest taka czwórka piłkarzy, e, z czego trzech może grać spokojnie na pozycji napastnika, ale na skrzydłowym także się odnajdują. E, tak więc moim zdaniem zastąpienie Riberiego, e, zastąpienie Riberiego, João Pedro absolutnie ma sens. To jest coś, co... Mi osobiście mega się podoba i e, jakby uśmiecha mi się to, jeśli chodzi o przyszłość. Oczywiście też warto pamiętać o tym, kto do nas przychodzi, no bo w przyszłym sezonie będziemy mieli u siebie także Javiego Martineza, tak więc e, też będzie to solidna porcja e, doświadczenia. No dobra, e, słuchajcie, przed nami spotkanie z Atalantą. E, mam wrażenie, że... No, no nie możemy Atalanty zlekceważyć Broń Boże, no bo jednak jest to Atalanta Ale że możemy tutaj troszeczkę pozmieniać Względem spotkania poprzedniego Tak więc w tym meczu chciałbym, żeby em, Ach, Bo Ribery nie miał w ogóle opaski kapitańskiej To był mój błąd, dobra W tym meczu Castrowili nie wystąpisz Tu zobaczymy sobie e, Na lewej, e, na lewym środkowym Pomocniku Biragiego e, Muldur e, pojawi nam się w podstawowym Składzie jako e, Na lewej obronie Muldura wystawić tak trochę dziwnie by było on wyjdzie sobie na prawej stronie. Na lewej stronie obrony wystąpi Kornet po raz kolejny. Zostawimy sobie Wasa jako yy, zawodnika do wejścia z ławki. Dodatkowo Kajechon tu nie wystąpi, chciałbym Chloużka z prawej strony. Eee, Riberi, Bonaventura, Biragi. No i zgłaszał sobie tutaj akces do 11 kW. I wiecie co? Zagra Lowato i zagra Milenkowicz. Eee, bardzo mocno tutaj poeksperymentujemy, po, po ale mamy na ławce wszystkich piłkarzy, których potrzebujemy, żeby ewentualnie tutaj eee, to naprawić. Tak więc zrobimy to. Jakby. Przyznam szczerze, jestem pewny, że, że to ustawienie jest, jest ok, że, że ci zawodnicy dadzą radę. Tak jest. Zagramy tak. Zagramy tak z e, Atalantą. No niezwykle ważne spotkanie. E, przyjrzymy się mu oczywiście z bliska, e, z nadzieją na to, że uda nam się dosyć szybko ich tutaj rozpracować, i wtedy zrobimy zmiany i wyjdziemy, bo no sami rozumiecie, jeszcze dzisiaj przed nami naprawdę sporo spotkań. E, Atalanta w czarnych strojach, my jako czerwone kropeczki, e, no to co istotne, ten ich atak wygląda naprawdę przemocarnie, no jest Adama Traoré, jest Ilicic, jest Luis Muriel, no to wygląda naprawdę niezwykle, e, niezwykle groźnie, ale to my rozpoczynamy natarcie i Koita niestety traci bramkę. Widziałem, słuchajcie, że e, widziałem, że Kamara i Koita e, w, w naszym świecie e, zawieszeni są za doping, słuchajcie, no, u nas robione są testy, nic nie zostało wykryte. Ja nie będę mówił, że oni nic tam nie, nie, nie biorą, ale nikt nic nie wykrył, więc sami rozumiecie. No, u nas, u nas ci piłkarze zawieszeni em, absolutnie em, nie będą. Ciekawy jestem bardzo tego, jak ta prawa strona będzie funkcjonowała, no bo zwykle, em, kiedy pojawia się Kaje Hon, em, to straszliwie na niego narzekam i ciekawy jestem, czy może to jest kwestia Hiszpana, a może to być kwestia tego, że po prostu, no, no my. Jak to jest ich Że my nie najlepiej atakujemy tą prawą stroną boiska? I mo może to być też odpowiedź. No nie, 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 nie. Chlorzek stwierdził, że rozwieje wszelkie wątpliwości, czyli jednak jest to kwestia Kajechona. 1 do zera strzelaczeski e, zawodnik oznaczony numerem 9. Oczywiście przy jego nazwisku widnieje Opaska Kapitańska, ale pamiętajcie o tym, że no to jest niestety ten wizualny glitch, i tak naprawdę Czech e, jest tutaj mm, no po prostu zwykłym zawodnikiem. Kapitanem jest Ribery. Chociaż liderem w tym meczu naprawdę jest piłkarz, którego sprowadziliśmy w zimowym oknie transferowym, chociaż no niestety tym razem nie udało mu się już uderzyć. Ale no widzicie, że ta prawa strona z nim wygląda naprawdę dobrze, że to jest prawdziwy. Czeski Ronaldo. No, znowuż się urywał. Tym razem jednak Ribery nie zdecydował się go obsłużyć, ale no przyznam szczerze, że tutaj Klożek pracuje na bardzo wysoką ocenę i jestem z niego bardzo na razie zadowolony. Zresztą, no, po, poza Sisoko i Bonaventurą ma najwyższą ocenę w zespole. To w ogóle bardzo ciekawe, że tak to wyszło. Drągowski musiał ratować się takim dosyć niemrawym wybiciem i zrzucamy na siebie teraz presję. Adama Traure wypchnięty na szczęście Ale nie podoba mi się to, jak się teraz cofnęliśmy No bo to jest woda na młyn Atalanty Oni jak mają piłkę To cieszą się z tego powodu Dobra, druga połowa rozpoczyna się teraz Fajnie gdybyśmy byli w stanie zacząć też Od takiego solidnego uderzenia Żebyśmy drugi raz posłali Atalantę na deski I już wtedy mam wrażenie, że się nie podniosą Frank Ribéry, ładnie ta piłka krąży Francuz tylko nie ma troszeczkę z kim zagrać Tam Biragi się pokazywał, ale dopiero teraz Dostał piłkę o no i panowie, no tak to to nie może wyglądać, no nie podoba mi się absolutnie, że w tak głupi sposób tracimy futbolówkę, zobaczmy e, co się teraz wydarzy z numerem siódmym na skrzydle, e, nie wiem kto to był, ale i tak został zmieniony, na boisku pojawia się Malinowski oraz Tyson, tak więc e, solidne brazylijskie nazwisko. To jest piłkarz, którego mogliśmy w sumie prowadzić, ściągnąć. Nie wiem, czy Chlożek nie był nas spalonym, e, uratował tę piłkę, więc offside'u nie było. No i mamy AUT. Dobry czas, żeby zrobić zmianę, bo tutaj część naszych zawodników e, widać, że osłabła. Tak więc wprowadzimy e, na boisko Was, no tylko nie na prawe skrzydło. Wprowadzimy e, na boisko Wasa zamiast Bonaventury. Tu pojawi się e, Kamara, który zmieni się tylko z Sisoko w ten sposób, więc zabezpieczamy środek pola. No i pytanie co z pozycją napastnika, ponieważ Ribery ewidentnie potrzebuje odpoczynku i tu pojawi się Kajehon. Ehm, ostatnio na tej pozycji centralnej Hiszpan ehm, odnajdywał się znakomicie. Co prawda to był rozgrywający, ależ teraz wyklepana akcja. O mój Boże, panowie, piękna sprawa. Ehm, co prawda był on wtedy rozgrywającym, ale ehm... Ale tutaj myślę, że to powinien radzić sobie podobnie dobrze. Koita teraz znowuż przejmuje tę piłkę. Koita, a i myślałem, że uda mu się przebić. Nie udało mu się. Wygrywamy ten mecz 1-2. Słuchajcie, strzelił jeszcze Muriel Tyson. To nie było udane wejście na boisko w przed drugiej połowie. Dostał czerwoną kartkę bezpośrednią, więc surowo się musiał tam zagrzać Słuchajcie, bardzo istotne zwycięstwo. Trzy punkty, które sprawiają, że cały czas jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli. Jednak goni nas to Napoli. Dyszą nam w karki, tracąc jedynie punkt straty. Znaczy, tracąc jedynie punkt Czemu kamera zgasła? To jest bardzo dobre pytanie, przepraszam Nie wiem, czemu się to wydarzyło No, czegoś takiego to dawno nie było Sekunda, mam nadzieję, że teraz Teraz jest OK, czy nie jest OK? Mhm mm Okej okay. No dobra, yy, już, już wiem co było przyczyną usterki, podłączyłem kabel USB do kamery, tylko okazało się, że to nie był kabel od zasilania, tylko był to jakiś inny. Więc nie ma co się dziwić, że nie działał. E, zadowolony Lowato, że wystąpił w tym meczu. Ja również jestem szczęśliwy, ponieważ młody włoski obrońca dostaje od nas minuty, dostaje od nas czas i z nich naprawdę korzysta e, bardzo dobrze. No zresztą zobaczmy w statystykach, jak prezentuje się e, młody e, piłkarz ściągnięty z El lasu. No, troszkę poniżej, yy, poniżej poziomu OK, jeżeli chodzi o Serie A. I ogólnie trzeba przyznać, że na razie nie są to piorunująco dobre występy, wręcz przeciwnie. Gdyby to był inny piłkarz, to ja nie byłbym zadowolony. Ale pamiętajmy o tym. To jest młody zawodnik, ściągnięty w środku sezonu, więc ja nie będę ukrywał, że troszeczkę z przymrużeniem oka traktuję te oceny. Ważne jest to, żeby dostawał szansę i żebyśmy przez to nie przegrywali. Tak brutalnie przyznam. Yy, no, ten Antonin Barak wygląda. Yy... Wygląda ciekawie, powiem szczerze, jako środkowy napastnik, ale no tutaj João Pedro absolutnie jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi o cel na tej pozycji. Liverpool górą, ale to starcie nas w ogóle nie interesuje. My skupiamy się na meczu z Napoli. To będzie starcie piekielnie istotne, a jak widzicie, João Pedro jest najlepszym piłkarzem miesiąca. Będziemy musieli, słuchajcie, będziemy musieli się po niego... Yy, yy, Będziemy musieli po niego sięgnąć. E, dzień dobry, nie wiem co będzie dalej, ale chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba tutaj podczas wypoczynku. Mam nadzieję, że stanę tu na stałe. <laughs> Przepraszam. E, ja bardzo również się cieszę z tego, że Sisoko jesteś zadowolony. Ja też chciałbym, żeby został na stałe i żałuję, że nie wzięliśmy sobie żadnej klauzuli wykupu e, francuskiego zawodnika, bo ja z ogromną przyjemnością e, bym go do nas e, ściągnął i bardzo możliwe, że tak się skończy, e, no bo nie wyobrażam sobie troszeczkę funkcjonowania drużyny bez Francuza. E, no, który radzi sobie tutaj naprawdę e, prześwietnie, i, i ja jestem z niego e, mega dumny. Dobra. Czas skupić się jednak na spotkaniu z Napoli. Tutaj zobaczymy Bajego oraz Martineza Quartę. Z prawej strony wystąpi w tym staniu was, na lewej obronie zobaczymy korneta. Biragi ustąpi miejsca Castro williemu w tym spotkaniu. Kamara zostanie sobie na ławce rezerwowych, lewa strona Koita, prawa strona chlorzek. No słuchajcie, nie dają mi troszeczkę ci piłkarze wyboru i muszą zagrać od pierwszej minuty ale zmienimy Riberiego na Kajehona I zobaczymy jak ten skład poradzi sobie W takim ustawieniu W dodatku no, Lovato przykro mi, ale ciebie nie zabierzemy Ale też nie możesz chłopie narzekać Na, na brak gry, bo naprawdę dostajesz sporo czasu No i zostawiam się co z tym pulgarem zrobić Ale chyba go nie bierzemy Po prostu, więc jest OK. Oczywiście kapitanem będzie Castrovilli No dostaje on dosyć często tę opaskę Mimo młodego wieku Ale na nią zasługuje, bo radzi sobie w tym sezonie bardzo przyzwoicie Gramy u siebie, a nie na stadionie Imienia Diego Armando Maradony, tak więc kibice nie pomogą Neapolitańczykom. Eee, no, dobry skład. Słuchajcie, No Insignio, Simen, Lozano, Mertens, Jaumutinio, Bakayoko, Mario Rui, Manolas, Maksimowicz, Di Lorenzo. Tak więc powiem tak, idąc od góry, wygląda to imponująco, ale im niżej schodzimy, ee, to naprawdę ten skład e, przyjezdnych nie prezentuje się w jakiś niebywale dobry sposób. Tak więc e, po prostu trzeba ich naciskać, strzelać i, i będzie dobrze. I najwyżej to spotkanie wygramy, nie wiem, 5-4. Ważne jest, żebyśmy wygrali, bo to jest naprawdę six-pointer. To jest bezpośrednie starcie o to, kto będzie jednym z reprezentantów, albo kto dostanie szansę reprezentowania Italii w lidze mistrzów. Tak więc, no, ja bym oczywiście chciał, żebyśmy to byli my, ale niestety nie zbliżamy się do tego po tej akcji. Liczyłem, że Kai Hon będzie w stanie do tej piłki dopaść, jednak tak się niestety nie dzieje. W przeciwieństwie do Mertensa, Hiszpan nie strzelił, a Belk pokazuje, że cały czas to ma. No i bardzo źle rozpoczyna się to spotkanie. No to jest to, czego się obawiałem, że ta siła na polu z przodu jest naprawdę niebywała. Jeszcze patrzę, czy jest tutaj Piotrek Zieliński w ogóle. Tak jest, jest. No powiem szczerze, że... Patrząc na nasz środek pola, Piotr Zieliński byłby idealnym piłkarzem, żeby go ściągnąć, chociaż no, nie mamy możliwości negocjacji z Napolitańczykami, więc ewentualnie byłaby szansa tylko go podpisać, a wątpię, żeby on chciał przechodzić gdzie indziej do Włoch, e, no bo umówmy się, że, że wydaje się, że w Napolu znalazł swoje miejsce. A ja muszę powiedzieć, że nasza defensywa wygląda obecnie tragicznie. I, i, I coś mi tutaj naprawdę naprawdę nie pasuje w tym jak my gramy. Przechodzą bez problemu. Mało zawodników też mamy zaangażowanych w atak. Musimy coś pozmieniać, bo jest naprawdę źle. Spróbujemy przejścia na wąskie ustawienie. Jeżeli to nie zadziała, no to będziemy szukali innych rozwiązań. Kaje Honu sobie wskakuje tutaj. Panowie na ataku. Bonaventura, Sisoko, ok, więc tutaj wszystko działa wtedy. No i mam nadzieję, że to sprawi, że nie będą mogli sobie tak swobodnie rozgrywać piłki. No bo zobaczcie, że oni idą sobie tym środkiem. Podają, wychodzą na pozycję. Podają, wychodzą na pozycję i. I wygląda to naprawdę źle, e, a też wiemy, że ta pozycja mega służy Kajehonowi, więc liczę na to, że, e, że on się tutaj odnajdzie, chociaż Mertens po raz kolejny sprawiał nam ogromne problemy, teraz dalekie wybicie na Koite, wygrał pojedynek e, o tę futbolówkę nasz napastnik, ale nic z tego nie będzie, to jest koniec pierwszej połowy. I muszę przyznać, że na razie wygląda to naprawdę, naprawdę źle, dlatego musimy troszeczkę tutaj pokombinować. Panowie, jeden z Was musi zostawać z tyłu, drugi może robić, co tam sobie chce. Ty masz zostawać z tyłu. Dodatkowo taktyka jest istotna o tyle, że ma to być pressing po utracie piłki. Macie troszeczkę się zawęzić, bo oni jadą środkiem jak źli. Tutaj gramy wąsko i szybko konstruujemy akcję dodatkową, mega mocno, zagęszczając środek pola. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, a mianowicie wytyczne. Dla Kajechona są takie, że e, zostajesz z przodu, a jaką możemy dać drągowskiemu? Wychodź do wrzutek oraz masz być wybiegającym bramkarzem. No bo jeżeli będziemy działali w i, i będą próbowali nas zaskoczyć jakąś piłką rzucaną na za plecy. No to ważne jest to, żeby także drągowski tutaj e, był czujny w każdej chwili. Dobra, no zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No, jakby staram się tu wypracować coś, staram się tutaj zrobić, ale trzeba przyznać, że e, na papierze przynajmniej Napoli ma naprawdę dużo solidniejszy zespół. Może nie w tyłach, ale ogólnie ten przód naprawdę mocno, e, mocno nadrabia, i to jest. No ciężki rywal. No teraz... no to wybicie takie w ogóle bez pomysłu, oddajemy im od razu piłkę. Zupełnie mi się to nie podoba. Znaczy fajne jest to, że dosyć agresywnie wychodzimy na nich, jeżeli chodzi. o, Jeżeli chodzi o ten pressing, to jest on rzeczywiście widoczny. Chociaż teraz nie jesteśmy w stanie piłki przejąć i to będzie go. Tak jest! Tiemuje Bakaoko strzela nam bramkę, która prawdopodobnie... No, kończy to spotkanie. No, tutaj niestety nie ma co się yy, oszukiwać, że, że raczej nie będziemy mieli szansy zdobyć kolejnych punktów. No, zrobimy najbardziej ofensywne zmiany, jakie możemy, i zobaczymy, czy to yy, przyniesie nam jakieś korzyści, jeszcze przez najbliższe 10-15 wirtualnych minut. Aczkolwiek, no, nie będę ukrywał, że wątpię, że tutaj. No raczej to nie będzie mecz naszego życia niestety i, i w tym jakże istotnym starciu Napoli yy, wysforuje się na przewagę dwóch oczek jeżeli się nie mylę jeżeli tam dobrze pamiętam sytuację w tabeli no to wygląda naprawdę niepokojąco chociaż Frankri ach niestety nie był w stanie nic z tym zrobić francuski napastnik/rozgrywający/środkowy napastnik, slash rozgrywający, slash środkowy napastnik. E, no nie to to ten mecz to już jest koniec to już jest koniec tej e, do, dobija nas jeszcze yy... Swoją bramką, e, boże, kto to był, kto dla nich strzelił? Lozano. Dla nas, Chlołżek, strzela bramkę honorową, ale Ale to była deklasacja, to był, to był naprawdę smutny widok, bo. No szkoda, wielka szkoda. No co mogę więcej powiedzieć? Santon rozczarowany, że nie grał w tym spotkaniu, no ale e, no, no, nie będę was oszukiwał, że e, nie widzę przyszłości dla niego w tym zespole, jakby on, on miał być takim plastrem na nasze e, potrzeby i, i był. No i nie będę się teraz, nie będę was ani jego, ani siebie oszukiwał, że, że może być kimś więcej. On tutaj był na wypożyczeniu tylko i wyłącznie po to, żeby nam e, uzupełnić pozycję. My w międzyczasie sprowadziliśmy młodych, no i na tych młodych będziemy stawiać. Teraz gramy z Kaliari. Kaliari na miejscu dziewiątym w tabeli. E, co tam jest? E, no wiem, że wypożyczenie dobiega końca, ale ja nie mogę go renegocjować, nic tu nie mogę zrobić, więc. Jest to przykre, no ale, ale jak odejdzie tylko, to my będziemy szli po definitywne wykupienie tego zawodnika. No dobra, panowie, trzeba przemodelować obronę. Jeżeli traci się tyle goli, no to ja nie widzę innej opcji, żebyśmy my tutaj nie poszukali jakiegoś usprawnienia. Tak więc po prawej stronie w tym meczu zagra Santon, po lewej zagra Biragi, chociaż nie, tutaj zobaczymy Muldura, Kajehan ustąpi miejsca Riberiemu oczywiście. I tutaj chciałbym, żeby zagrał młody Kamara. To nie jest tak, że tamten wynik był winą Sisoko, ale po prostu chcę zobaczyć Kamarę. No i kłame zasłużył także na to, żeby zagrać w kolejnym spotkaniu. A że Chlożyk strzelił Koita nie w tym meczu z Napoli, no to wierzę, że tak sobie poradzimy. Panowie, proszę o zwycięstwo, dajcie mi je. 2 do 0. Przegrywamy z Kaliari. I to jest bardzo niedobra sytuacja. Znaczy remisuje jeden do jednego Milan z, 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 z Piemonte Calcio, co jest o tyle istotne, że. Co jest o tyle istotne, że ten, że. Tutaj regeneracja chłopaki. Że no, no nie doganiają nas i raczej nas nie dogonią. Tak więc Liga Europy jest nasza i tego jestem pewien. No, ale sami rozumiecie, że no, nie mogę być zadowolony. Jeżeli chodzi o skład, no to na szczęście e, zawodnicy wypoczęli. Myślę, że tutaj ta regeneracja okazała się być e, kluczowa. Ustawmy sobie zespół tak, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. I mam wrażenie, że musimy poszukać czegoś e, innego, specjalnego na Juventus. E, I nawet chyba mam plan, e, co to by mogło być. Klasyczne 4-2-3-1. E, zagramy sobie w takim razie drągowskim. Z prawej strony e, wystąpienie. W tym starciu Was, dodatkowo Milenkowicz razem z. E, nie, Martinez Quarta razem z Baim. Z lewej strony zagra sobie Biragi, jakoś liczę na to jego doświadczenie. Środek pomocy będzie to. No właśnie, kto to będzie? Kastrowili nie może to być. Yy, Bonaventura nie może to być z wiadomych względów No po prostu dostał czerwoną kartkę yy, Więc tutaj jakby Zawęża nam się troszeczkę możliwość Dodawanych zawodników, dlatego zagramy Kamorą I Sisoko, z lewej strony Chciałbym, żeby wystąpił yy, Chlożek Z prawej strony pojawi się Kajechon Nie, z lewej strony wystąpi Koita Chlożek wejdzie z ławki yy, Albo jeszcze inaczej, tutaj chcę zobaczyć Riberiego, pyk i w ten sposób wystąpimy, tak więc chlozę rzek na szpicy, koita na lewym skrzydle, e, czyli wtedy możemy wprowadzić sobie ewentualnie traurę na boki, kłamę na boki, korneta na boki. Okej, okay, no troszeczkę mnie to martwi, że nie bierzemy ze sobą... Heh, troszkę mnie martwi po prostu brak jeszcze jednego takiego zawodnika mocnego z ławki, wiecie o co chodzi, i zastanawiam się... Czy nie, wyjdzie, czy nie zrobimy w związku z tym takiego rozwiązania, żeby zamiast Koity tutaj zagrał kłamę, eee, tak zrobimy. I Koita wyjdzie z ławki ewentualnie. Chodzi o to, żebyśmy mieli takiego naprawdę solidnego piłkarza do wpuszczenia. Wydaje mi się, że to będzie, na, to będzie dobre rozwiązanie. No, to co? Wszyscy dobrzy piłkarze zostali zabrani. Oczywiście, no, Santona i Lowato pominąłem, no, ale bardzo chciałbym wziąć Lowato ze sobą, ale nie mam piłkarza, którego byłbym gotów się tutaj pozbyć, bo pulgar może być do. albo dobra, weźmy Lowato za tego pulgara. Jakoś będziemy sobie radzili. Tak więc skład jest gotowy. To znów będzie troszkę dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że to wybaczycie tradycyjnie. Ale słuchajcie, no, ja w tej, ja w tej karierze też bawię się niezwykle dobrze, i mam nadzieję, że to widzicie, że. Że osobiście tutaj czerpię z tego ogromny fan, i, i dlatego też te odcinki trwają troszkę dłużej, no bo, no bo zawsze coś tam więcej trzeba zrobić, zawsze coś tam trzeba jeszcze um, ogarnąć. Dobra, skład jest mocno zmotywowany, tak więc liczę na to, że e, nie przemotywowani, że, że wszystko wyważyłem dobrze i że uda nam się tutaj e, zwyciężyć w tym starciu. Jeszcze jedna tylko bardzo ważna rzecz, a mianowicie oczywiście kapitanem, e, który mam nadzieję, że wzniesie e, e, ewentualne trofeum. Będzie Frank Ribery, jeżeli dotrwa, oczywiście, do końca tego starcia. Tak więc, przechodzimy do tego meczu. No, no ich skład wygląda naprawdę mega mocno. Wiszka jest kapitanem, ale myślę, że to jest tylko błąd. No, obrona, słuchajcie, jest szczęsny Danilo, Demiral, De Licht, Aleksandro, Wiszka, Artur Rabio, Guerreiro de Bala, Ronaldo. No, przede wszystkim ten Cristiano Ronaldo przeraża mnie. E, straszliwie. No ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle, chociaż rozpoczyna się e, nieprzyjemnie to spotkanie dla nas. Tutaj tak, tak czuję, czuję dyskomfort, bo bardzo szybko przeszli pod nasze pole karne. Już jest tu Cristiano Ronaldo, na szczęście udało nam się tę piłkę e, przejąć. No wielkie starcie siódemek, no bo jest Frank Ribery, grający swój przedostatni mecz w karierze, oraz Cristiano Ronaldo. No, słuchajcie, gdyby Ribery e, w tym starciu podniósł jeszcze trofeum, to by było coś naprawdę Przefantastycznego. A może jeszcze udałoby się strzelić bramkę. To by było w ogóle e, doskonałe. Kaje hon długo z tą piłką e, przynodza, ale słuchajcie, to co istotne, no to w, jak na razie to my jesteśmy daleko od naszej bramki, a to jest niezwykle ważna rzecz, no bo kiedy my posiadamy piłkę, to oni jej nie posiadają. Jak oni jej nie posiadają, nie strzelają goli, chociaż trzeba przyznać, że e, no tutaj. Myślę, że wystarczył 2-3 podania i może być po nas. Niestety, patrząc na potencjał e, tej ofensywnej dwójki, czyli Dybali oraz Ronaldo. No i nie zapominajmy też o tym Guerreiro, którego zwykle e, traktuje się jako piłkarza bardziej defensywnego, mimo wszystko, no bo często występuje albo na wahadle, albo na boku obrony. A on w tym sezonie seria zaliczył już naprawdę sporo trafień i jest piłkarzem e, poważnym. E, no dobra, zobaczymy, co się tutaj będzie dalej działo. Jak na razie jest to mecz przenudny, no ale też jest to starcie finałowe. One często są właśnie takie, a teraz rabio Nie trafił! Okej, okay, ale przyznam szczerze, że to powinien być dla nas troszeczkę To powinien być dla nas troszeczkę czerwony alarm, żebyśmy odrobinę inaczej podeszli do tego spotkania. Chciałbym, żebyśmy przeszli na posiadanie piłki, troszkę mniej zagęścili jedenastkę, a przede wszystkim wytycznych to tak. Wy zostajecie z tyłu, bo ja bardzo sobie cenię wasze inklinacje ofensywne, ale e, problem jest taki, że. Mm, problem jest taki, że kiedy oni. E, kiedy nasi boczni obrońcy wychodzą, to bardzo się odsłaniamy. E, no i to co istotne, e, Ribery zostaje z przodu, żeby tutaj zostało troszeczkę więcej. E, żeby nam zostało troszeczkę więcej siły na nim Ty też zostajesz z przodu Chlożek Masz wybiegać za plecy obrońców I trzymać się środka Ty masz być takim typowym napadziorem Który czeka na to jedno podanie do kontry Chcę żeby to wyglądało troszeczkę tak jak No nie wiem, często wspominam o Leicester, Kiedy idzie ta jedna piłka na kontrę Troszkę jak w Newcastle, kiedy Calum Wilson Dostaje futbolówkę po prostu I mają powieść w kierunku bramki To ma być tego typu Rozwiązanie, zobaczymy czy to Przyniesie efekty, teraz Chlożek przy piłce Berii, ale nie możemy się tam przedrzeć. No za małą liczbą napastników, yy, za małą liczbę napastników angażujemy w te ataki. i no. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest 0 do 0, więc też nie powiem, że się nie ma czym martwić, ale no sami rozumiecie, że że mogło być zdecydowanie gorzej, szczególnie że mieli dogodną, doskonałą sytuację do zdobycia bramki. Teraz Kaje Hon Fajna próba podania do chloszka, ale po pierwsze niecelna, a po drugie sam zainteresowany nie zrozumiał intencji podającego, więc nawet jeżeli ta piłka byłaby lepsza, to nie byłoby szansy, żeby do niej się dostał. A co to się wyda? Co tam zrobił Drągowski? Bo mam wrażenie, że to był indywidualny błąd zawodnika naszego z Polski. Bo on po prostu podał piłkę pod nogi Cristiano Ronaldo. O, coś czuję, że, że powoli w takim razie trzeba będzie szukać hmm, innego rozwiązania. Bo. Oj oj, 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 Bo Cristiano Ronaldo wziął się do roboty. Oj, coś, czuję, że może nie być co zbierać za chwilę. Dobra, czas na zmiany. Przejdziemy na trójkę obrońców. Musimy tutaj naprawdę zalać ich swoimi zawodnikami, tak? Więc chciałbym, żebyśmy tu wprowadzili sobie. No tak, tylko kamaraczy, ty możesz zejść, możesz zejść. Czyli Bai, OK. Tu zagra sobie Sisoko, super. Eee, zejdzie Ribery I tutaj pojawi się Traoré. Eee, Kaje Hon zmieni się z wasem. Eee, I na razie Chlorzek eee, ustąpi miejsca. Koicie. Nie, 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 nie. Zmienimy Kłamę. Eee, zmienimy Kwame, ja... Wolę zostawić chloszka i koite w ten sposób. Tak więc tak się to prezentuje. No, i zobaczymy. C czyli tak naprawdę robię na razie dwie zmiany dopiero. Czyli jeszcze jedna będzie gdzieś tam. Do wykonania. No, przechodzimy na tę trójkę. I zobaczymy jak przede wszystkim też poradzi sobie Kamara Jako nasz środkowy obrońca No bo niezwykły on grywać na tej pozycji No chciałbym żebyśmy postawili tutaj Juventusowi Jakieś cięższe warunki troszeczkę Bo tak naprawdę nie oddaliśmy ani jednego strzału na ich bramkę Ani razu nie poczuli oni tutaj groźby z naszej strony Może teraz koita szuka miejsca żeby uderzyć Ale wypychany mega umiejętnie przez Delichta No jeden z najlepszych obrońców świata jest po stronie rywali Jest to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, teraz Kajehon, oskrzydlamy ich, no ale zobaczcie, próbujemy się tam jakoś wedrzeć, a oni stoją naprawdę mądrze i potem tylko dwójką zawodników są w stanie nas praktycznie rozpracować, no jest to naprawdę mega, mega ciężki mecz, Koita strzela jednak bramkę kontaktową, więc warto jeszcze tu pomyśleć o tym, czy nie chciałbym zobaczyć na boisku kogoś jeszcze i chciałbym, żeby tutaj zamiast Kajehona wszedł Cornet. No bo to jest ostatnia taka zmiana, której możemy dokonać. Ewentualnie chłoszka potem z kimś zmienimy. Nie wiem z kim, nie wiem jak. Na razie robimy to w ten sposób i zobaczymy, czy będziemy w stanie jeszcze tutaj zaatakować starą damę. Nie no, panowie, w ogóle taktyka to wy tutaj teraz chciałbym tylko nieustanny pressing. Wychodzimy na nich wysoko i z nimi jedziemy. No bo co mogę wam więcej powiedzieć? Tutaj ma być. Tutaj ma być jechane z nimi. Na pełnej, absolutnie No zobaczymy, czy będziemy w stanie Chociaż piłkę odzyskać, czy, czy, czy też To doświadczenie Juventusu Weźmie górę i Już nie oddadzą nam piłki No grają wysoko, słuchajcie, no mamy ten pressing Ale nasi piłkarze jakby nie zdawali sobie sprawy Z wagi tego, o co my tutaj gramy No przyciśnijcie ich, panowie, no No nie to będzie koniec tego spotkania. Przegrywamy z Juventusem 2 do 1. Nie wzniesiemy pierwszego trofeum. Jednak trzeba przyznać, że staraliśmy się walczyć. No i, i tak dotarcie do tego finału jest dużym sukcesem. Troszeczkę nawiązujemy do tej wielkiej Fiorentiny, słuchajcie, ee, sprzed lat. Juniorzy chcą odejść. My dostajemy nagrodę z turnieju. Ogólnie rzecz biorąc, czeka nas jeszcze wiele takiego posezonowego sprzątania. Tak więc, no niestety, nie udało nam się zwyciężyć, ale to nie koniec tego sezonu. Te rozgrywki zakończymy sobie już jutro.